Wiele osób twierdzi, że Kornelia straciła na swoim powrocie, że to, jak się teraz zachowuje, no jest innym zachowaniem niż to, które widzieliśmy na początku programu. Jak ty jako uczestnik oceniasz to, jak się Kornelia zachowuje teraz? No, na pewno gra bardziej taktycznie, bo chce się dostać jak najdalej, a wcześniej patrzyła po prostu na to, z kim może nawiązać jakąś tam szczerą relację, więc ja to rozumiem. Nie mieliśmy tak dobrej relacji w programie, jak wróciła ona i potem ja. Ja bardziej myślałem pod względem takiej, pod względem taktycznym, tak jak to jest w szachach, że wiedziałem, że ona wróciła, ja wróciłem, jest ten mocny skład, który jest od początku i staną skoczą za sobą w ogień, więc ja starałem się nawiązać z nią taką relację, żeby po prostu liczyć na siebie, no bo trzeba było troszkę budować taki obóz opozycyjny do tej ekipy, która była od początku i to było to było tak czyste taktycznie, no ale nie każdy w sumie ma takie podejście po prostu do tego, bo nie każdy zdaje sobie sprawę, że potem będzie jakieś głosowanie i że trzeba trochę podejść taktycznie, a trzeba, uważam, mieć balans pomiędzy emocjami i szczerością, a pomiędzy taktyką, no a nie, ale też nie można iść po trupach. Ale to w takim razie Kornelia była bardziej szczera na początku, czy w tym drugim swoim wejściu? No myślę, że nie miała takiego balansu na początku. Bardziej się kierowała emocjami, no ale to też był przypadek. Ktoś musiał odpaść, a teraz myślę, że podeszła do tego czysto taktycznie i się nie dziwię temu. Jeżeli spodobał Ci się ten wywiad, to serdecznie zapraszam do skomentowania oraz zasubskrybowania kanału Przeambitnych oraz oczywiście zajrzenia na ich Instagrama przeambitni.pl.